Tutaj jest bardzo obszernie opisany temat Hiperborei, jak również Scytów, Tartarii. Postaram się w całości nagrać ten rozdział. Mit Hiperborei, północnej krainy szczęśliwości, był kiedyś popularny wśród greckich pisarzy i artystów. Miał stamtąd pochodzić sam Apollon, jakże podobne imię do Polonia, przy czym Polaris, gwiazda północna, angielskie pole, Polak, Apole to biegun. W mitach greckich czytam, że Apollo co 19 lat opuszczał Delfy i wracał na ziemię na Rydwanie, ciągniętym przez białe łabędzie, do swojej północnej ojczyzny, gdzie odwiedzał swoją matkę Letę i Artemidę. Apollo nagrodził także mieszkańców północy umiejętnością latania, niczym ptaki na niebie. W tej krainie słońce Apollo był bogiem i nikt tam nie chorował. Słońce wschodziło tam tylko raz podczas przesilenia letniego i świeciło przez pół roku, aż do przesilenia zimowego. Grecy uważali ją za krainę wiecznej szczęśliwości, swoisty raj na ziemi. Mieszkańcy Hiperborei prowadzili beztroskie i szczęśliwe życie. Hiperborejczycy żyli w gęstych lasach i gajach zasobnych w pożywienie. Według greckich podań to Hiperborejczycy byli kapłanami, którzy wybudowali pierwszą świątynię tego boga w Delfach. Nauczyli oni też pradawnych Greków uprawy roli, posadzili pierwsze drzewa oliwne, a także wprowadzili tradycję igrzysk olimpijskich. Nawet przewodnik po krainie zmarły Charon i praojciec medycyny Esculap mieli być kapłanami pochodzącymi z północy. Hiperborea według greckich wierzeń jest także siedzibą wiatru północnego, Boreasza. Greckie kroniki opisują ją w okresie od 10 do 4 wieku przed naszą erą. Homer zakładał, że mieszkańcy tej krainy byli rasą gigantów, którzy mieszkali za północnym wiatrem, Boreaszem. To ciekawe, imię boga Boreasza może pochodzić od prasłowiańskiego słowa gora, o czym pisze nawet angielska Wikipedia. Polskiej to nie przeszło. Czyżby mit o Hiperborei i o bogu północy Grecy zapożyczyli od Słowian? Mity podają, że pierwszą hipokratyczną monarchię w krainie północy założyli Boreadzi, skrzydlaci giganci, synowie Boreasza i Oreityi. Rzymski historyk Pliniusz Starszy w pierwszym wieku naszej ery uznawał Hiperborejczyków za jednookich potomków tytanów z ogromnym wzroście i masie ciała. Mieli oni jednak żyć w podziemiach, w podziemnym świecie nad brzegiem Morza Mlecznego, gdzie strzegli złotych skarbów, tocząc walki z Georgami i Gryfonami. Nawiązuje do tego mit o Perseuszu, który właśnie w Hiperborei dzięki swojemu sprytowi pokona Meduzę. Opis Homera przypomina nam wzmianki biblijne o gigantach Nefilim w Tartarii, uznawanych za upadłych aniołów, którzy współżyli z ludzkimi kobietami, dając początek tytanom. Co ciekawe, uważa się, że Tartaria była krainą Scytów, zwanych przez Izraelitów Ashkenazim, As plus Kenaz, jak potem określano Żydów mieszkających na terenach Słowian, a od XII wieku także Niemiec, gdzie ich się coraz więcej osiedlało. Czyli tu chodzi o to, że była sobie Scytia, no była Scytia, tak, która została podbita przez Izraelitów chyba. Ci Izraelici to tak jak to buntownicy, tak, którzy założyli wielką Tartarię, no na to chyba wychodzi. Tartarem Grecy nazwali piekło, a powszechnie uważa się, że to inne określenie Kaukazu. Biblijny opis opierający się częściowo na greckich mitach, także jak widać potwierdza istnienie państwa gigantów na ziemi Scytów na północy, którzy lokalizowali mityczną krainę na brzegach rzeki Ister, co jest starożytną nazwą Dunaju, choć uczeni bardziej kłaniają się do kojarzenia tego obszaru z iberyjskim dorzeczem Obu i Irtyszu. Herodot pisał o hiperborejskich zaś ludziach, ani Scytowie nie umieją nic powiedzieć, ani inne mieszkańcy tam ludy. Umiejscawiał jednak Hiperboreę na swojej mapie gdzieś na północnych rubieżach Scytii. Podobnie lokalizowali ją Pomponiusz, Mela i Ptolemeusz. Są i tacy, którzy uznają, że opis Heroda na północ od Dunaju nad Erydanem, Wisłą, padającym do Oceanu Północnego, czyli Bałtyku, mieszkał naród Hiperborejów. Nieznana bliżej Grekom kraina usiana była bursztynem. Roiła się od pszczół miodonośnych i tonęła w powodzi piór białych łabędzi. To pierwsza wzmianka o Słowianach. Herodot wątpi w opisy starożytnych geografów, drwiąc. Śmiech mnie zbiera, gdy widzę, jak wielu już nakreślano obwód ziemi, a nikt rozumnie go nie objaśnił, bo kreślą oni ocean, jakoby dookoła opływał ziemię, która jest zaokrąglona niby pod dłutem tokarskim, a Azję czynią równią co do wielkości Europie. Jak się okazało, mylił się, bo ocean, a dokładnie trzy połączone ze sobą oczywiście otacza kontynenty krągłej ziemi, a Azja jest nie tylko równa, ale i znacznie większa od Europy. Herodot wspominał za to więcej o Abarisie, który uznawany jest właśnie za bohatera z Hiperborei. Platon uważał Avarisa za przybysza z dalekiej północy, a Strabo stwierdził, że, i to jest uwaga, kozak. Abaris od Aba, czyli przodek, ojciec, Ar, szlachetny, Is, jasny, był Scytą. Ireneusz Świrko zakłada, że od jego imienia swą nazwę plemienną przyjęli Awarowie. Oboczność B na W, czyli Abaris i Avaris, to jedno i to samo. Jego pierwotne imię brzmiało swojsko, wlad ludu, albo władca ludu może.
Był on prorokiem, jasnowidzem, który do przeżycia nie potrzebował ani wody, ani jedzenia, a władał magiczną strzałą. Królewska TV twierdzi, że to był chyba Petro. No ale dla mnie to jest dziwne, że Petro to przecież greckie imię. Więc być może tym całym tak zwanym Petro był Abaris. Swoją drogą związki nazewnicze między imieniem Abarisa, starożytnym miastem Avaris w Egipcie oraz Nawarami, Sawarami i Awarami nie wydają się przypadkowe. Pamiętamy, że na Awarów wołano obrzyny, czyli olbrzymi, co od razu kojarzy nam się z rasą hiperborejskich gigantów oraz biblijnych Nefilim gdzieś z Scytii, co zgadzałoby się z zakładaniem szlakiem ich migracji zgodnie ze starożytnymi opisami kronikarzy greckich i rzymskich. Niektórzy przyjmują, że Lichici to szlachta awarska, która zorganizowała słowiańskich rolników w większe wspólnoty i związki ponadplemienne. Tak stwierdziłem, że chyba będę wam raczej czytał fragmenty, które zaznaczyłem najważniejsze z tej książki, bo to za długo będzie trwało. Znane nam przekazy, a za nim mapa Mercatora, przedstawiały Hiperboreę jako owal kontynent od średnicy 1200 km i górzystej linii brzegowej. Głębokie rzeki dzieliły ją na cztery niemal równe części. Po początku zaś znosiła się góra Meru lub Sumeru, świetlista Meru, która w wierzeniach Ariosłowian traktowana była jako góra kosmiczna, łącznie z gwiazdą polarną, stanowiącą centrum wszechświata, podstawę osi Axis Mundi, wokół której wszystko się kręci w ramach kosmicznego cyklu istnienia. Cztery rzeki tworzyły na mapach Hiperborei obszar przypominający okrągłą tarczę krzyżem, co mogło znaleźć wraz z ariosłowiańskim symbolice swastyki. I teraz słowa ode mnie. Jeśli mówiąc tutaj o swastyce, to pośrodku tej Hiperborei, tego owalnego kontynentu, jest góra, łącznik. I ona akurat według tekstu mieściła się nad gwiazdą polarną. Zastanawiam się, czy kiedyś po prostu nie była ona łącznikiem, że gwiazda polarna nie oddziaływała na tą górę. Może wiecie lub nie, góry, wszystkie płasko, wyże, takie te postrzępione, to były drzewa giganty. Ja domyślam się, podejrzewam, że właśnie ta góra to jest właśnie łącznik z gwiazdą polarną i wszystko odnosi się też do położenia wielkiego wozu, do swastyki. Tak jakby no wszystko mi się z gwiazdą polarną łączy. Natomiast na wielu późniejszych mapach Hyperboreę lokowano gdzieś na północy Scytii, czyli Tartarii, nawiązując tym samym do opisów innych autorów. Kto wie, czy uchodźcy z arktycznej kolebki nie zabrali ze sobą nazwy swej krainy na kontynent po ochłodzeniu się klimatu. Tutaj mam coś też na temat Rygwedy, Mahabharata, Purana i perska Awesta. Rygweda wspomina północną krainę jako oświeconą, gdzie noc i dzień trwają po pół roku. Mahabharata zaś opisuje ją jako wyspę szczęścia i radości. Zwana jest państwem wiecznego szczęścia lub krainą błogosławionych i znajduje się na północnych stokach góry Meru. Ma to być kolebka Ariów, którzy przynieśli mieszkańcom Półwyspu Indyjskiego wiedzę, Wedy. Na tej podstawie Bal Gandahar Tilak w swojej pracy The Arctic Home in the Vedas z 1903 roku uznał, że cała wiedza, jaka dotarła do Indii, pochodzi od ludów pierwotnie zamieszkujących Arktykę, których nazywa białymi bogami z północy. O mitycznej krainie północy czytamy więc nie tylko w greckich mitach, ale także w kronikach tybetańskich i chińskich, germańskich eposach, indyjskiej Rygwedzie, irańskiej Aweście czy rosyjskich bylinach. Istnieje teoria, że przed okresem zlodowacenia około 15 tysięcy lat przed naszą erą, pomimo chłodu na kontynencie i gwałtownego mroźnego wiatru Boreasza na środku Oceanu Arktycznego panowały tropiki. Rozmnażały się tam zwierzęta lubiące ciepło i rosły typowe dla ciepłego klimatu sekwoje, a Grenlandia, jak sama jej nazwa wskazuje, była zieloną wyspą. W zależności od epoki i kultury, legendarną wyspę na północy określono mianem Daaria lub Arktyda, ale też Arkto, Gaia, Ziemia Słońca, Ziemia Światła, Ziemia Czysta, Kraina Nieśmiertelności itd., itd. W Aweście czytamy, że ojczyzna Aryjczyków była niegdyś jasnym i przepięknym krajem, ale zły demon posyłał na nią zimno i śnieg, które uderzały ją co roku przez 10 miesięcy. Nie wiem, może to ma też coś w związku z tym, co mówiła Królewska, że tysiącletnie królestwo panowało. Słońce wzeszło tylko raz, a sam rok zamienił się w jedną noc, jeden dzień. Za radą bogów ludzie opuścili ją na zawsze. Wyraźnie kojarzy nam się to z Hiperboreą, krainą szczęścia, którą w wyniku ochłodzenia klimatu musieli opuścić praaryjczycy. Nawet Nostradamus uważał Rosjan za naród hiperborejski, że północ to specjalne miejsce spotkania innych światów. Abstrahując od tego, trzeba tu dodać, że ten słynny wróż przewidywał także po III wojnie światowej dominację w Europie Lechistanu, w przymierzu oczywiście z Francją. Tak się jakoś składa, że po
polski herb szlachecki Borejko to tak naprawdę swastyka, która zdaje się być symbolem Borejan, czyli ludzi północy, wywodzących się właśnie z Borei. No i tutaj mamy znowu fragment, który zaznaczyłem, o gwieździe polarnej, czyli prawdopodobnie o Atta. Mapa Mercatora i legenda Hiperborei stanowią obecnie podstawę wierzeń rosyjskich inglistów, że dawno temu pod gwiazdą polarną istniała potężna kraina, ojczyzna szlachetnych Ariów i kolebka białej rasy, której wywodzą się także Słowianie. Kontrowersyjnych Santi Veda, taki zbiór wiedzy, napisano, że w krainie Daaria, zwanej przez Greków Hyperborea, obszar Rai, zasiedlili srebrnoocy Daaryjczycy, obszar Haara, zielonoocy Haaryjczycy, obszar Sfak, niebieskooczy Swetorusowie, a obszar Tule, brązowoocy Rasieni. Nazwy krain z ludów Daarii Hyperborei przypominają język ariosłowiański. To u ludów pochodzenia indoirańskiego oraz u Słowian przetrwało określenie Svet, Svent, które jest częścią nazwy Swetorusowie. Również nazwy Aria, Rai, Sfak są niewątpliwie indoeuropejskiego pochodzenia. Kolejny fragment. W 2001 roku zespół Valeria Tiomina przeprowadził na Półwyspie Kolskim badania metodą geolokacji radarowej, potwierdzające, że pod dnem jeziora Sejt istnieją tunele dochodzące aż pod górę Mninczurt, gdzie zlokalizowano obszerne podziemia podobne do schronów. Wykryto też pozostałości fundamentu, przewracane kolumny i misterne wykonane kamienne ściany, datowane na 12 tysięcy lat. W raporcie z badań notowano także. W rejonie Siedoziera znaleziono zdekompletowane kulturowe obiekty wokół starożytnej świątyni, ruiny fundamentów, rytualna studnia, wyżłobienie z celownikami, pozwalające na przeprowadzenie astronomicznych obserwacji i obliczeń i wiele innych. Jest oczywiste, że wszystkie znaleziska tworzą harmonijny system i grupują się wokół schodkowego amfiteatru, tworząc naturalne centrum rozrywki, osobliwy ołtarz, który w pełni odpowiada dobrze znanym tego typu strukturom starożytności. No i tutaj jest bardzo ciekawy fragment. Przedstawiciele tej cywilizacji potrafili za pomocą nieznanej techniki przenosić ważące 50 ton obrobione bloki skalne. A Idi Amin przypuszcza, że ta północna kultura uległa zniszczeniu na skutek jakiegoś naturalnego kataklizmu. Zakłada też, że to stamtąd pochodzą przodkowie Aryjczyków, a następnie Słowian, tym Rosjan, którzy po nagłej zmianie klimatu musieli udać się na południe. No i teraz to będzie moje takie rozumowanie, takie moje rozkminy. Czyli aszkenazyjscy Żydzi najechali na Scytię i ją zagarnęli. W tej książce opisany jest także Abaris, Avaris, Benavu, Bladut, Vlad, Ludu, może władca ludu, który nie jadł i nie pił, a miał magiczną strzałę. Może to ten właśnie Petro. Dziwne, że Scytopolan miał greckie imię Petro. I to ten, że Avaris napisany jest, że był Scytą. A na Awarów wołano obrzyny olbrzymi. Tutaj mówił kolega, że Goliat był Słowianinem, a on był też przecież olbrzymi. Co do Dawida. No wiadomo, że on tam, Dawid go wcale nie zabił, tylko trafił Dawid w kolano, co przez swoją masę Goliat padł i uderzył głową w kamień. Takie są co niektórych narracje. Teraz, jeśli by nałożyć mapę Hyperborei na gwiazdę polarną z wielkim wozem, to wyszłoby, że Atta było właśnie na niej właśnie, tak myślę. No łącznik po prostu. Hyperborea i gwiazda polarna miała łącznik. Warto to powiedzieć. Czytając tę książkę była mowa, że Scyty, ja tak rozumuję też, zostali podbici, dlatego powstała Tartaria. Braj, kraj buntowników. No w sumie to mówią, że zostali podbici, ale nie wiem, czy odniesie się też do Scytów. A nas mówiono Asa. Kenas to chyba byli niby buntownicy. I teraz nie kumam, Izraelczycy mówili Aszkenazi. Jakby nasz ród ich mieścił się w Scytii. Tylko chyba, że nas tam tępiono, skoro była tam później Tartaria. Może zostaliśmy podbici. Dlaczego skała magnetyczna Góra Polarna zniknęła z map? Ona ma nazwę Polis i jest na środku Hyperborei. Czyli gwiazda polarna to Atta, ale chyba bardziej chodzi o ten szczyt z Hyperborei. Tutaj znalazłem jeszcze wpis ze strony wedukacja.pl i chyba na tym wpisie zakończymy. No i teraz przeczytam wam jej treść. Jeżeli słyszał ktoś o neolitycznych kulturach naddunajskich i o kulturze wędzielskiej, to może zastanawiał się też, skąd się wzięła jej nazwa. Ano od miejscowości Langel na Węgrzech. A Langel to znaczy do dziś po węgiersku ano Polak. A Polska to Lęgyloszrak, czyli kraj panów aniołów. Po słowo Lęgiel pochodzi od Lech, pan, i Angel, anioł, orszak, kraj, który jest dziwnie zresztą podobny do polskiego orszak. Gromada, tłum, oddział, ale o podobieństwach węgierskiego do języków słowiańskich, kim byli Hunowie, Attylą, podkreślam, Attylą, ojcem, o której jeszcze będzie mowa. Ojciec Republiki Tureckiej, Atatürk, niemieckie imię cesarza Otto, wywodzą się, tak jak Attyla, od słowiańskiego rdzenia otec, ojciec. Dziękuję za uwagę, sława.